Więcej przestępstw antysemickich w Bawarii. Jest interwencja Niemcy, w Bawarii wzrosła liczba przestępstw antysemickich. W ubiegłym roku liczba przestępstw antysemickich w Bawarii ponownie znacznie wzrosła. W związku z tym partia SPD wezwała do zwiększenia edukacji politycznej we wszystkich dziedzinach, począwszy od szkół ogólnokształcących i zawodowych, poprzez uniwersytety, aż po kształcenie dorosłych. W odpowiedzi na pytanie posła SPD Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, Markusa Rinderspachera z Parlamentu Krajowego Bawarii, policja poinformowała, że w 2020 roku odnotowano w tym kraju związkowym 353 przestępstwa antysemickie, podburzanie osób, niszczenie mienia i groźby. W 2019 roku zarejestrowano 307 podobnych czynów, był to już wzrost o około 40%. W stosunku do roku 2018 – 96%. Aktów antysemickich przypisuje się prawicowym ekstremistycznym sprawcom, pisze portal Focus. Musimy zintensyfikować nasze wysiłki przeciwko antysemickim tendencjom w naszym społeczeństwie i wynikającym z nich przestępstwom, podkreślił komisarz do spraw antysemityzmu Ludwik Spaenlecesu. Ponadto współczesna praca nad upamiętnianiem zbrodni musi pomóc zapewnić, aby zło narodowych socjalistów nie zostało zapomniane i aby społeczeństwo było zmotywowane w swoich wysiłkach przeciwko antysemityzmowi. Rinderspacher, wiceprzewodniczący Parlamentu Krajowego, wezwał do lepszej edukacji politycznej w Bawarii. Zażądał od rządu stanowego, aby uczynił wszystko, co w jego mocy, aby wyjaśnić antyżydowskie zbrodnie i zapobiegać dalszym przestępstwom poprzez środki zapobiegawcze. Wezwał do zwiększenia edukacji politycznej na wszystkich szczeblach, od szkół ogólnokształcących i zawodowych, przez uniwersytety, po kształcenie dorosłych. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało w tym roku o znacznym wzroście przestępstw antysemickich w całych Niemczech. Według wstępnych danych w 2020 roku liczba ta w całych Niemczech wzrosła z 2032 do 2275.